Siemanko, z tej strony Macias, witam na kanale Metal Maniak. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci podstawowe różnice między rąbkiem stojącym pojedynczym, a rąbkiem stojącym podwójnym. Pokażę Ci też, jak prawidłowo wykonać je od podstaw, jak zamontować je na dachu, jak wykonać w zasadzie cały dach na rąbek pojedynczy bądź podwójny. I obalimy mit, który głosi, że do wykonania dachu na rąbek stojący potrzeba wielu skomplikowanych narzędzi, a ja pokażę Ci, jak zrobić cały dach przy pomocy tylko szelajzy, młotka i cęgów, nie licząc nożyc i wkrętarki. Jeśli jesteś gotowy, to jedziemy. Zanim rozprawimy się z mitem, że do krycia dachu blachą na rąbek potrzebne jest multum narzędzi, choć tak naprawdę wystarczą te trzy narzędzia, czyli szelajza, młotek i cęgi, nie licząc nożyc oczywiście i wkrętarki, która też będzie pomocna, ale można heftry bić na gwoździe, więc wkrętarka niekoniecznie. To pokażę Ci panel na pojedynczy rąbek i na rąbek podwójny. Tak wygląda panel na rąbek pojedynczy. Te wymiary mogą się różnić. Ja tutaj przyjąłem akurat takie 25 mm jednocalowy rąbek, żeby były identyczne po zamontowaniu. Generalnie po zamontowaniu całej połaci na rąbek pojedynczy, na podwójny, patrząc z dołu, nie zauważysz praktycznie żadnej różnicy. Wyglądają one bardzo podobnie. To już sama konstrukcja paneli, to jest rąbek pojedynczy, a tutaj mamy rąbek podwójny. Mam nadzieję, że dobrze widać. Wysokość przyjąłem 1 cal, tak jak mówiłem wcześniej. I taka jest podstawowa między nimi różnica. Różnica już w samej budowie. A teraz, kiedy montujemy panel na rąbek pojedynczy? Rąbek pojedynczy możemy zamontować na większych spadkach, czyli od około 40 stopni kąta nachylenia dachu możemy już montować panel na rąbek pojedynczy. O tyle rąbek podwójny możemy montować już praktycznie jak jest płasko. Od 2 stopni już możemy montować panel na rąbek podwójny. Generalnie różnica wizualna prawie żadna po zamontowaniu i zaklepaniu na dwa razy tego panela i panela na rąbek pojedynczy. Ale główna różnica jest w szczelności. Tak jak mówiłem, rąbek pojedynczy od 40 stopni wzwyż. Rąbek podwójny w zasadzie nawet gdy jest płasko. Oczywiście kiedy płasko, dobrze jest taki nawet podwójny rąbek doszczelnić uszczelką bądź żelem uszczelniającym. Najpierw pokażę Ci, jak przebiega montaż paneli na rąbek pojedynczy. Wyobraź sobie, że mamy panel zamontowany. Ja sobie dla przykładu tutaj tylko przygotowałem z jednej strony mały rąbek. Kręcimy heftrę, przykrywamy kolejnym panelem. Zaciskamy, wywijamy heftrę i panel zamontowany. Jeżeli chodzi natomiast o panel na rąbek podwójny, montaż wygląda tak, że mamy zamontowany panel, mały rąbek, kręcimy heftrę i kolejny panel z dużym rąbkiem, rąbkiem okrywającym, czyli przykrywamy mały rąbek i zaciskamy pierwsze gięcie, a następnie zaciskamy po raz drugi. Dlatego ten rąbek nazywa się podwójnie zamknięty. Wiemy już, jak wyglądają rąbki stojące pojedyncze i podwójne, więc możemy przejść do obalenia mitu. Pokażę Ci, jak wykonać poprawnie zamek pojedynczy i podwójny, jak go poprawnie zamknąć z wykorzystaniem tylko tych trzech narzędzi. Nie będziemy robić całych paneli, pokażę Ci tylko, jak wykonać zamki. Jedna blaszka, mały rąbek, druga blaszka, duży rąbek. Przykręcę sobie je wkrętem do dachu, żeby nam nie zjeżdżały. Narysuję sobie linię na 25 mm. To gięcie można zrobić na giętarce oczywiście, ale tak jak mówiłem, dzisiaj posługujemy się tylko tymi trzema narzędziami. Odstawiamy 25 mm do góry.
około 90 stopni. Ja mam akurat cęgi 45 stopni, ale proste cęgi równie dobrze się sprawdzą. Chodzi tylko o odstawienie jednego gięcia na pierwszym panelu. Drugi panel zaznaczymy około 47-48 mm. W zupełności wystarczy. I tak samo odstawiamy do góry na 90 stopni. Teraz przygotujemy dwie klamerki, heftry przykręcimy i teraz heftrę do rąbka pojedynczego wyginamy w ten sposób, że odwracamy kolorem, przeginamy taką heftrę na 90 stopni i przykręcamy. Heftry montujemy co około 30 cm. Przykręcamy bądź przybijamy na gwoździki. Dociskamy panel. I przeginamy heftrę. Dobrze jest ją docisnąć cęgami. A nawet lekko doklepać. Zakładamy panel z dużym rąbkiem. Ja sobie go przykręcę, żeby mi nie zjeżdżał. I żeby się nie ruszał. Teraz zamknięcie takiego zamka polega tylko na przegięciu tutaj dużego rąbka. I to będzie wszystko w zasadzie. Lekko najpierw przeginamy cęgami. Następnie przykładamy szelajzę i doklepujemy cały rąbek. Dzisiaj takie połączenia najczęściej spotyka się na starych dachach wykonywanych w latach 80., 70. No i wcześniej oczywiście. No i spotykam niestety takie połączenia na tykach, co jest totalnym nieporozumieniem, bo takie łączenie nie powinno mieć miejsca tam, gdzie jest praktycznie płasko. Teraz hefterki wywijamy. Kurwa, dałem za krótkie heftry.
Następnie wywijamy heftry do góry. Doklepujemy. Przywijamy na drugą stronę i ucinamy na około 2 cm. Przeginamy i doklepujemy. I w zasadzie panele na pojedynczy rąbek zamontowane. Nic nam nie odleci, nie odfrunie. Nie ma takiej szansy. Zobacz, tu już odkręciłem wcześniej wkręty. Blaszka trzyma się bardzo solidnie. Nawet jeżeli odkręcimy jeszcze te dwa tutaj. Oderwanie jest praktycznie niemożliwe. Rąbek stojący pojedynczy za nami. Teraz z wykorzystaniem tych samych narzędzi pokażę Ci, jak zrobić rąbek stojący podwójnie zamknięty. Przykręcimy na razie blaszkę, żeby nie zjeżdżała. Żeby nam się tu za bardzo nie ruszała. Teraz różnica taka, że odstawiamy 35 mm. Wcześniej odstawiliśmy 25. Chcemy uzyskać ten sam efekt, co w przypadku pojedynczego rąbka, czyli około 25 mm wysokości. No i stawiamy na 90 stopni. Rąbek duży okrywający wyginamy do góry na 90 stopni, 45 mm. OK. Panele i rąbki mamy przygotowane. Klamry wykonujemy bardzo podobnie. Z tym, że przy rąbku podwójnym nie ma znaczenia już z której strony kolor. W przypadku rąbka podwójnego stojącego mamy klamrę schowaną w środku rąbka, więc nie będzie ona widoczna tak jak w przypadku rąbka pojedynczego. I przeginamy kawałek tutaj na 90 stopni. I przykręcamy. Bądź przybijamy na gwoździki. Teraz taką klamrę przeginamy. Ucinamy na około 9 mm. Nawet mniej. Nie więcej niż 9 mm, bo potem to się będzie źle zamykało.
śrubku stojącym podwójnie zamkniętym zamiast szelajzy świetnie sprawdzi się taki młoteczek. On ma wymiary 35 mm, a więc idealnie na wysokość małego rąbka w rozwinięciu. Ale ja pokażę Ci, jak to wszystko wykonać szelajzą, tak jak obiecałem. Zakładamy drugi panel. Ja sobie go przykręcę, żeby mi nie zjeżdżał. Chociaż do samego felcowania polecam zapinanie zamków, żeby ta blacha nie podchodziła do góry. Przy felcowaniu ma tendencję do właśnie podnoszenia się i wtedy będzie to strasznie nieestetycznie wyglądało, więc ja sobie zepnę tu na dole. Zepnę też tu wyżej. No i przechodzimy do felcowania. Przeginamy pierwsze gięcie. Bardzo ważne jest mocne doklepanie rąbka, będzie on bardziej szczelny. No i teraz przechodzimy do drugiego gięcia. Jeszcze tu trochę doklepię. Przykładamy szelajzę pod pierwsze gięcie i delikatnym uderzeniem z góry spowodujemy przegięcie rąbka w naszą stronę. I teraz dwie opcje. Albo przykładamy ostrzem pod gięcie, ewentualnie przykładamy 2,5 cm. Dobra, tu już panu podziękujemy. Mamy rąbek kątowy. W momencie, kiedy chcielibyśmy podwójny rąbek, doklepujemy całość do samego końca. Ten zacisk też już możemy odpiąć. Kiedy mamy już przełamane na 90 stopni do rąbka kątowego, na pewno nam blacha już nie będzie się podnosiła do góry podczas felcowania. Jeszcze doklepię samą górę. I doklepujemy. I voilà. Rąbek stojący podwójnie zamknięty. Gotowy. Jak sam widzisz, wcale nie trzeba do tego wielu specjalistycznych narzędzi, zamykaczy, profilarek i tak dalej. To wszystko to są tylko usprawniacze, które sprawiają, że raz, że praca będzie szła znacznie szybciej, a dwa, będzie to wygląd maszynowy. Ale taki ręcznie zamknięty też nie wygląda źle. Moim zdaniem całkiem fajnie to wygląda. Pokażę Ci na zbliżeniu. Takie rąbki w zasadzie z tej strony ciężko nawet odróżnić. Jedyne co je odróżnia to ta klamerka tutaj, którą widać na rąbku pojedynczym. Ale z dołu
myślę, że ciężko je rozróżnić tak naprawdę. Wprawne oko zauważy, a dla większości ludzi będzie to niezauważalna różnica. A więc śmiało możemy napisać mit o balony. Da się taki daszek wykonać przy pomocy niewielkiej liczby narzędzi, więc do roboty. Jak widzisz, życie jest pełne mitów. Prawdziwy metal roofing da się uprawiać przy pomocy niewielkiej liczby narzędzi. Wcale nie trzeba wydawać miliony na całe wiadro dziwacznych, przeróżnych narzędzi. Te narzędzia oczywiście usprawniają pracę i tak dalej, ale na początek nie trzeba naprawdę wiele. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta w tym odcinku pomoże Ci w przyszłej pracy i ustrzeże Cię przed popełnianiem błędów. Jeśli to wideo było dla Ciebie w jakimkolwiek stopniu pomocne, pamiętaj, zostaw łapkę w górę, skrobnij jakiś drobny komentarz pod filmem, no i subskrybuj kanał koniecznie, bo inaczej ominą Cię kolejne niesamowite odcinki. A tymczasem pozdro i do następnego!